jest węgorz? Jacek robi. A gdzie robi? Poszedł do magazynu. 10 minut temu. Jacek. Jacek. Siadaj. No nieźle. Tam ludzie pracują, a ci się miziają. Już kiedy robię, się nie miziają. Ty. Gdzie dzisiaj spałeś? Dzisiaj? Ostatni raz 3 tygodnie temu. Nie spałeś od otwarcia? Trochę spałem, jak się zapomnę. Nadal uważasz, że nie potrzebujemy drugiej zmiany? No, trochę trudno byłoby go zastąpić, ale skoro udało się sklonować owieczkę Doli, to może i z baranem Jackiem nam jakoś pójdzie, nie? Jacek. Jacek, dzwoni Ines. Chce rozmawiać z szefem kuchni. No, ta Ines. Ines, opole, sobot, Eurowizja. Złącz mu głośno. Dzień dobry. Jacek Majszak, szef kuchni. Pani Ines? Sylwia Marecka, asystentka. Będziemy u was do godziny. Stolik na 2 osoby. Proszę zapisać wymogi dietetyczne. Dieta paleo z elementami samuraja. Ryby, mięso bez tłuszczu, żadnych zbóż, glutenu ani laktozy. Warzywa, owoce i korzenie. Pani Ines wymaga specjalnego traktowania. Wydówka mi się poprzewracała. Ale u nas wszyscy goście traktowali. Dzień dobry, pani asystentko, pani Ines. Z tej strony asystent szefa kuchni, Patryk Nowak. Oczywiście zanotowaliśmy wszelkie uwagi. Będziemy gotowi za godzinę. Zapraszamy serdecznie. Waliło cię, przycisk gwiazda. Potrzebujemy gwiazd jak tlenu. Ale my nie robimy knajpy dla gwiazd. Stary, zawsze mówiłeś, że każdy gość ma być zadowolony. No to Ines będzie zadowoloną gościową. Zrobimy jej tak dobrze, że później pójdzie na miasto i będzie opowiadać, jak u nas jest smacznie i milutko, tak? Dobra. Pobawmy się w samurajów. A dla mnie siekiera ekstra mocna.